Witam. Z dumą przedstawiam kolejną generację naszych dedykowanych odpylaczy przeznaczonych dla następnej generacji młotów Fuel SDS Plus. Rozwiązanie w postaci dedykowanego odpylacza będzie dostępne dla obu wersji młota 26 mm i 342 mm. Bazując na doświadczeniu, jakie zdobyliśmy podczas prac w terenie, wiemy, że radzenie sobie z pyłem odgrywa olbrzymią rolę w bezpieczeństwie codziennego życia naszych użytkowników. Jeśli chodzi konkretnie o wiercenie w betonie za pomocą urządzeń SDS, Plus, musimy bardzo uważać na silikon zawarty w betonie, gdyż jest rakotwórczy. W związku z tym, aby zadbać o Twoje bezpieczeństwo, firma Milwaukee bardzo poważnie traktuje swoją rolę i stosuje wyłącznie filtry H13 z certyfikatem HEPA potwierdzającym zgodność z normami europejskimi, które zapewniają bezpieczeństwo. Ale to nie wszystko. Te dedykowane odpylacze wyposażono w rozwiązanie Autopuls. Są to pierwsze odpylacze w branży z wbudowanym mechanizmem automatycznego czyszczenia filtra. Mechanizm ten włącza się automatycznie po zakończeniu każdej procedury wiercenia. Jego działanie polega na usuwaniu pyłu z filtra poprzez jego uderzanie, co podczas pracy zapewnia przepływ czystego powietrza przed użytkownikiem. Jako korzystny efekt uboczny zapewnia to wydłużenie żywotności filtra i sprawia, że nie musisz już wydmuchiwać ani wystukiwać zebranego w nim pyłu. Zostało jeszcze tylko jedno wyzwanie opróżnianie pojemnika na pył, które zwykle polega na wysypywaniu go do śmietnika, co powoduje powstanie chmury pyłu obejmującej cały punkt zbiórki. Jako miloki nie mogliśmy na to pozwolić. Oferowany przez nas adapter w postaci opaski na wąż Milwaukee DEK26 pozwala podłączyć pojemnik na pył bezpośrednio do dowolnego odkurzacza i bezpiecznie odessać pył, chroniąc zarówno siebie, jak i współpracowników przed chmurą pyłu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dbaj o zdrowie. Patrząc na samo narzędzie można dostrzec, że ma ono kilka nowych cech w porównaniu do pierwszej generacji. Najpierw te najbardziej oczywiste. Zwiększyliśmy zakres wiercenia z 90 mm do 200 mm, aby umożliwić korzystanie z dłuższych wierteł, które są coraz częściej używane. Regulacja głębokości wiercenia jest dziecinnie prosta, ale nadal zapewnia precyzję, jakiej można oczekiwać od narzędzia profesjonalnego. System dwóch przycisków pozwala szybko i łatwo ustawić dwa różne poziomy głębokości. Przycisk dostępny z tyłu zapewnia dostosowanie do wiertła, co umożliwia kompletne wiercenie. Natomiast przycisk przewidziany z tyłu służy do ustawiania żądanej głębokości wiercenia i zapewnia pełną kontrolę nad żądanym efektem końcowym. Głębokościomierz można również bez problemu przełożyć na drugą stronę. Umożliwiliśmy Ci zrobienie tego za pomocą samego śrubokręta krzyżowego. Każdy odpylacz będzie dostarczany z dwiema dyszami do wężów o różnej średnicy, aby zapewnić jak najlepszy efekt usuwania pyłu w ramach danego zastosowania. Mechanizm wymiany dysz również został usprawniony i pozwala teraz na wymianę dysz bez użycia jakichkolwiek narzędzi z wykorzystaniem szybkozłączki. Dedykowany odpylacz to proste rozwiązanie typu plug and play, zasilane w pełni z akumulatora młota. Nie wymaga on żadnego innego źródła energii. Łatwe i proste. Podsumowując, ten dedykowany odpylacz to proste rozwiązanie typu plug and play, które pasuje do naszych młotów Milwaukee SDS Plus następnej generacji. Ale to nie wszystko. W przypadku naszego młota 26 mm wiemy, że użytkownicy nie tylko potrzebują wbudowanego rozwiązania do usuwania pyłu, ale także zmagają się z tym, że w ramach aktualnie stosowanych i przyszłych metod budownictwa dążymy do instalacji jak najwyższej ilości kabli i rur w stropach, z jednoczesnym zachowaniem dostępu na potrzeby napraw i konserwacji. Jest to całkiem nowe wyzwanie dla naszych użytkowników, które sprawia, że podczas wkładania młota między istniejące instalacje i wiercenia między zamontowanymi kablami i rurami liczy się dosłownie każdy centymetr przestrzeni roboczej. Jednocześnie użytkownicy muszą też wziąć pod uwagę właściwy system usuwania pyłu, który pozwoli wyeliminować ryzyko kontaktu z pyłem silikonowym, jaki występuje podczas wiercenia w betonie i o którym wiemy, że jest rakotwórczy. Aby sprostać tym dwóm podstawowym wyzwaniom, firma Milwaukee opracowała dedykowany odpylacz o kompaktowych rozmiarach. Podobnie jak w przypadku innych odpylaczy, stosujemy wyłącznie filtry H13 z certyfikatem HEPA potwierdzającym zgodność z normami europejskimi, które zapewniają pełną ochronę. Ponieważ rozmiar i waga mają znaczenie, zastosowano mechaniczne rozwiązanie do czyszczenia filtra, które włącza się ręcznie poprzez wciśnięcie przycisku. Mechanizm sprężynowy uderza w filtr, usuwając z niego pył i zapewniając w ten sposób przepływ czystego powietrza przed użytkownikiem podczas korzystania z młota. Fajny efekt uboczny, żywotność filtra wydłuża się i już więcej nie trzeba wydmuchiwać pyłu ani uderzać w filtr, aby go wyczyścić. Regulacja głębokości wiercenia to żaden problem, ale pamiętano także, żeby zachować precyzję, jakiej można oczekiwać od narzędzia profesjonalnego. System dwóch przycisków pomaga w szybkiej i łatwej regulacji dwóch różnych poziomów głębokości wiercenia. Przycisk przewidziany z przodu służy do dokładnej regulacji głębokości wiercenia, natomiast przycisk dostępny z tyłu zapewnia dostosowanie do wiertła, co umożliwia kompletne wiercenie. Podobnie jak pozostałe odpylacze, ten model będzie również posiadał dwie różne dysze, których wymiana będzie tak łatwa jak w innych wersjach. Podsumowując, dedykowany odpylacz o kompaktowych rozmiarach to naprawdę proste rozwiązanie bezprzewodowe, które pasuje do wszystkich naszych motów 26mm SDS Plus następnej generacji. Dziękuję za obejrzenie. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i wydajność!